Kosta Wasiliew, Kosta, ta bramka, zwycięska bramka, to w twoim stylu, uderzenie niepilnowanego zawodnika zza pola karnego na samo okienko, szapoba. No i dobrze to tak wszystko skończyło. Jak my myśleli, to był bardzo ciężki mecz i to naprawdę powinniśmy podziękować naszym kibicom, którzy dzisiaj byli na stadionie do końca, byli na naszej stronie i to nie był łatwy mecz. Mieliśmy dużo okazji skończyć to wszystko wcześniej, no tak wszystko poukładało. Wisła jest bardzo dobrym przeciwnikiem i straciliśmy bramkę na 2-1 i było jeszcze za dużo dramy w tym meczu i karny nieszczelony i jeszcze interwencja Mariana Kielemena, tak do. Ogólnie myślę, że zasłużyliśmy to zwycięstwo, no to było bardzo ciężko zwycięstwo, no najważniejsze to 3 punkty. Jasne, jeśli chodzi o ciebie, to wracałeś tutaj do Białegostoku po niezbyt przyjemnym meczu z reprezentacją, podczas gdy chłopaki trenowali jako liderzy Ekstraklasy, ale dzisiaj no, zostajecie ponownie tym liderem. Co jest dobrym prognostykiem przed meczami wyjazdowymi? No tak, tak. Naprawdę czeka nas ciężka seria wyjazdowych meczów. No nie patrzymy tak dużo teraz na tabelę. Jeszcze dużo meczów grać i najważniejsze to było te punkty i czym wcześniej i bliżej przyjść do tej pierwszej ósemki, do podziału punktów. A tak, bardzo cieszę, że jestem tam na górę. To naprawdę duża motywacja i za nas, i za kibiców, którzy dzisiaj byli na stadionie. Mam nadzieję, że w następnych meczach będą z nami. No właśnie, wspomniałeś o kibicach. Komplet publiczności to jest chyba to, dlaczego się chce grać w piłkę nożną. Zgodzisz się? Tak, na pewno. Na pewno. Wszystko to, co my robimy na boisku, to dla ludzi, którzy przychodzą na stadion. Nie robimy to za siebie. Tak, i to bardzo cieszy, kiedy 18 tysięcy ludzi idą do domu w dobrym i cieszy się. To najważniejsze. Zgodzisz się, że ten mecz można było rozstrzygnąć zdecydowanie wcześniej przy tylu sytuacjach i przy tylu strzałach z waszej strony? Tak, na pewno, na pewno. Mieliśmy okazję w pierwszej połowie i w drugiej nie wykorzystali. I w końcu najważniejsze to, że wygrali. Tak, na pewno możemy mieć jakiekolwiek do siebie pretensje, a na pewno zaangażowanie i ta walka była na bardzo dobrym poziomie. Trudno było się przystosować do gry bez Fiodora Czernycha, no bo on wypadł w ostatniej chwili. Nawet chyba nie mieliście specjalnie okazji, żeby przećwiczyć wariant bez niego na treningach. No tak, to w piłki zdarzy. Tak, mamy zawodników, którzy powinny być na boisku i dokazać, że oni tu nie na spaceru w tym zespole. Tak, i myślę, że to pokazali Szyderski i Górski. Tak, mamy zawodników i no, to jedno co mam nadzieję, że Fiodor czym szybciej wróci do zespołu i ta rywalizacja będzie na bardzo dobrym poziomie.